13 sierpnia, witam w programie Global News, w programie, w którym informuję o zagrożeniach, przemianach i ciekawych procesach globalnej transformacji. Informacje zebrane z programu do programu znajdziecie na stronie polskaświadoma.pl. Tam właśnie można sobie dokładnie zbadać wszystkie te rzeczy, o których mówię. Zapraszam do cotygodniowego przeglądu informacji z ubiegłego tygodnia. Także zaczynamy. Oczywiście, jak co tydzień, zaczynam od analizy sytuacji w Polsce. Właściwie lokalnie widać również ten bałagan, który narasta, i ja myślę, że tutaj coraz więcej rzeczy będzie niemal szokować. A zacznę tradycyjnie może od tych sondaży, które teraz się pojawiają coraz częściej w zasadzie. Ja staram się tego trzymać, ponieważ uważam, że tego typu informacje jasno pokazują, jak bardzo społeczeństwo zaczyna dorastać, czy też dojrzewać do właściwej interpretacji tego, co naprawdę na świecie się dzieje. No i jak widzicie, Polacy coraz wyraźniej widzą, że sytuacja w kraju idzie w nieciekawym kierunku. A tymczasem dzień i noc trwa festiwal sukcesów rządzącej koalicji Platformy i PSL-u, no i oczywiście samego Tuska. Typowy taki zabieg właśnie można zaobserwować poprzez promocję tych słynnych pociągów Pendolino, które jeszcze niedługo nie będą miały takich torów w Polsce, po których będą mogły szybko jeździć. No ale już jest uznane to za ogromne wydarzenie, a reportaże pojawiają się niemal we wszystkich mainstreamowych stacjach właśnie na ten temat. Tradycyjnie oczywiście mówi się tu o sukcesach, ale niestety dla rządzącej Platformy co jakiś czas pojawia się w mediach zagranicznych jeszcze jakiś ważny ranking, który dobitnie pokazuje, że Polska mimo wszystko w ostatnich latach nie tylko nie poprawia swojej pozycji w porównaniu z innymi krajami Europy, ale także po prostu ją traci. Więc na przykład według Światowego Forum Ekonomicznego, które corocznie od 1979 roku przygotowuje globalne raporty konkurencyjności, jeżeli chodzi o stan infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniskowej, to Polska w 2012 roku zajęła 79. miejsce wśród sklasyfikowanych w tym rankingu na 144 krajów świata. Wyprzedza nas pod tym względem większość krajów europejskich, a spośród tak zwanych światowych potęg, na przykład Kazachstan, Namibia, Ruanda. Zupełnie dramatycznie wygląda nasza sytuacja, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową. Zresztą tutaj nie ma dwóch zdań w zasadzie. Mimo wydania w ostatnich 5 latach blisko 100 miliardów na budowę dróg, według tego raportu zajmujemy pod tym względem 124 miejsce na świecie, a przed nami są takie potęgi jak Bangladesz, Etiopia, Zimbabwe i Wietnam. A jeżeli chodzi o lotniska, zajmujemy 105 miejsce na świecie, a wyprzedzają nas m.in. Mali, Kambodża i Tadżykistan. A o dziwo, jeżeli chodzi o koleje, jesteśmy na 77 miejscu na świecie, ale i tu aż o 5 miejsc wyprzedza nas taka potęga jak Bangladesz. Także w innych dziedzinach, gdzie wydawane są grube miliardy, to i euro pochodzące z budżetu Unii, a także tak zwane wkłady własne różnych polskich instytucji, na kilometry widać patologię. Na przykład rezultatem wydania 27 miliardów w ramach unijnego programu Innowacyjna Gospodarka jest zmniejszenie liczby innowacyjnych przedsiębiorstw z 23% w 2006 roku do 17% w 2012 roku. W rankingach innowacyjności tego samego Światowego Forum Ekonomicznego Polska spadła aż o 20 miejsc, z 44 miejsca w 2007 roku na 63 w 2012. Na koniec może trochę z innej beczki. Po blisko 6 latach rządów Platformy i realizacji różnych programów tzw. przyjaznego państwa okazuje się, że jeżeli chodzi o przyjazność systemu podatkowego dla przedsiębiorców, Polska wylądowała na 114 miejscu na świecie i 32 w Europie. Nie chodzi tutaj o wysokość podatków, ale właściwie o warunki, jakie przedsiębiorcy mają tutaj u nas w Polsce. W Polsce to aż 286 godzin, co lokuje nas na 132 miejscu. Także 286 godzin należy wypełniać deklaracje podatkowe, żeby można było powiedzieć, że wszystko jest w porządku. No, raport przygotowali takie instytucje jak Bank Światowy i Międzynarodowa Korporacja Finansowa, więc trudno zarzucić im brak obiektywizmu, a według niego ciągniemy się pod tym względem nie tylko w ogonie państw europejskich, ale na świecie. Także przed nami są Ruanda, Botswana, Mongolia czy Papua Nowa Gwinea.
No, o tych rankingach w mediach oczywiście się nie dowiecie. To są klasyfikacje, które pokazują najbardziej polską rzeczywistość i dystans, jaki nas dzieli od większości krajów europejskich i świata. Wszystko to dzieje się w sytuacji, kiedy korzystamy z dziesiątek miliardów euro środków europejskich, a według czołowych polityków Platformy Polska za jej rządów wykonuje przecież skok cywilizacyjny. Także skok cywilizacyjny widać w sondażach, widać po akcjach PR-owych, które no, są coraz bardziej żałosne. No, ja już powiem szczerze, że jak czytam o różnych tego typu rzeczach, tak zwanych sukcesach, no to coraz mniej tolerancji mam do tego wszystkiego. Aczkolwiek to jeszcze nie wszystko, ponieważ tych rewelacji gospodarczych mamy coraz więcej. Janusz Szewczak, mój ulubiony, można powiedzieć, specjalista w dziedzinie alternatywnej ekonomii, powiedział coś takiego, że musi być naprawdę bardzo źle z polskimi finansami publicznymi, skoro w szczycie sezonu urlopowego w upale, w którym wyginają się kolejowe szyny, a miliony Polaków szturmują glinianki, Jan Wincent Rostowski musiał rozpaczliwie pożyczyć blisko 6 miliardów w ramach ostatniej emisji obligacji. Stało się to kilka dni temu, kiedy mimo, że jeszcze niedawno minister finansów deklarował, że w wakacje nie będziemy musieli się zadłużać, czyli sprzedawać polskich obligacji. Ewidentnie więc widać, jak bardzo dramatycznie w kasie państwa brakuje pieniędzy, skoro musieliśmy niespodziewanie w pierwszych dniach sierpnia sprzedać obligacje Skarbu Państwa za prawie 6 miliardów złotych, a więc więcej niż pierwotnie planowano. Trafił w samo sedno senator Biernacki w senackiej debacie o zniesieniu 50% progu oszczędnościowego, stwierdzając, że rząd nie ma pieniędzy, żeby płacić rachunki i wywiesza białą flagę. Oczywiście większość z blisko 6 miliardów obligacji nabyli jak zwykle inwestorzy zagraniczni, w tym banki działające w Polsce. Mimo zrealizowania już planu zapożyczenia Polski na ten rok, które minister finansów wykonał już w 95% z łącznie zaplanowanej puli w wysokości 145 miliardów, to i tak będzie musiał jeszcze zadłużyć nas i przyszłe pokolenia na kolejne 15 do 25 miliardów, bo wyszła mu większa dziura budżetowa, jak się spodziewał. No, wygląda na to, że tegoroczne potrzeby budżetowe brutto Polski wzrosną do kwoty 165 lub do 170 miliardów. To absolutny dramat i wielki garb na plecach młodych Polaków. Już od września Rostowski będzie pewnie zaciągał nowe długi, a konto przyszłego, jeszcze bardziej dziurawego budżetu państwa na 2014 będzie wyglądało coraz bardziej dramatycznie. Kolejne budżetu widma, budżetu zombie, można powiedzieć, autorstwa Rostowskiego. To trzeba będzie wyemitować znowu nową, wielką górę polskich obligacji, za którą trzeba będzie zapłacić jeszcze drożej. Tym bardziej, że pierwsze 4 miesiące przyszłego roku będą bardzo ciężkie dla polskich finansów publicznych. Na początku przyszłego roku przypada bowiem kumulacja odkupienia przez Skarb Państwa dużej puli polskich obligacji. Trzeba będzie wykupić stare długi krajowe na blisko 52 miliardy, z czego 30 znajduje się w rękach podmiotów zagranicznych, w tym banków. Także sprzedają na potęgę, co popadnie, biorąc pod uwagę, że już teraz sytuacja ich niemal do tego zmusza. Także jak najbardziej ludziom wydaje się, że to po prostu widocznie musi być takie, a nie inne wyjście. No ale tak właśnie gwałtownie przyspiesza zbliżająca się katastrofa bankructwa i kosztów, które są dla naszego kraju nie do udźwignięcia. Strategia zarządzania długiem daje w tym wypadku całkowicie wolną rękę naszemu sztukmistrzowi z Londynu, który no, nie cofnie się przed niczym, żeby realizować dokładnie plan Goldman Sachs. Jeśli chodzi właśnie o to, co dzieje się właśnie piętro wyżej, a więc na poziomie banków, to możemy powiedzieć, że od września Fed zacznie przykręcać śrubę w związku z tak zwanym luzowaniem polityki pieniężnej, a więc rynki mogą się rzucić hurtowo do wyprzedaży obligacji, w tym właśnie polskich. Jesienią więc może się okazać, że co niektóre banki bardzo dużo będą mogły zarobić, a obligacje Skarbu Państwa po prostu błyskawicznie znikną. I być może Rostowski właśnie taki wariant szykuje nam tutaj w Polsce. Także kolejny absurd, być może włączyłbym go do treści pierwszej wiadomości, to jest to, jak to właśnie te podatki u nas w Polsce wyglądają. Jak wspomniałem, Polska znalazła się na 32 miejscu w Europie i na 114 na świecie pod względem przyjazności systemu podatkowego. I które państwa mają najlepsze, najwygodniejsze systemy podatkowe? Oczywiście są to państwa na przykład Zatoki Perskiej czy też Azjatyckie Tygrysy. To właśnie one zajęły 5 pierwszych miejsc zestawienia. Najprzyjaźniejszy system podatkowy dla przedsiębiorców mają, wyobraźcie sobie, Zjednoczone Emiraty Arabskie przed Katarem, Arabią Saudyjską. Także u nas oczywiście
Jak najbardziej ta sytuacja nie ma prawa się zmienić. Pogłębiająca się recesja w Polsce będzie miała przełożenie na zmianę prawa podatkowego, bo też wpływy, o których informuję regularnie, są dużo, dużo mniejsze jak nasz rostowski Gargamel, sztukmistrz kung fu bankowego Eldorado jest tutaj, jak to zaplanował, także to jest większy plan i ja akurat mam troszeczkę dystans emocjonalny do tego, bo widzę, że po prostu nic innego się nam nie klaruje tak bardzo jak właśnie już takie podwaliny pod pewne działania dla rządu światowego, które będą jak najbardziej zrozumiałe dla społeczeństwa już niedługo, także ja słyszę coraz więcej głosów na temat scenariusza greckiego, który najprawdopodobniej zawita do Polski w okolicach późnej jesieni i być może właśnie obserwujemy taki proces takiego, można powiedzieć, panicznego ratowania się przed tą sytuacją, czy też chęci opóźnienia tego procesu, a wiemy, że no, szykują nam się wybory, szykują nam się różne inne rzeczy związane chociażby z podniesieniem różnego rodzaju opłat, w tym właśnie podatek węglowy, który wchodzi od stycznia przyszłego roku, także no, będzie zabawnie. Tak to mogę ocenić. Przejdźmy do tego, co się dzieje w Unii. Jeszcze tutaj taka informacja, która się pojawiła właśnie dzisiaj, no kolejny moim zdaniem skandal, bo inaczej tego nazwać się nie da, to jest kolejny dowód na jak to oczywiście niegospodarnie zarządza nasz wspaniały parlament naszymi pieniędzmi, a czy też pieniędzmi unijnymi, co w sumie to jedno i to samo. Na mocy najnowszej decyzji Komisji Europejskiej środki finansowe zostaną odzyskane od 14 państw członkowskich i właśnie w tym od Polski. Polska ma zwrócić ponad 30 milionów z funduszy na rolnictwo. Tutaj chodzi o karę w zasadzie, która odnosi się do lat 2007-2008, kiedy tak zwany system identyfikacji działek rolnych był wprowadzany i właściwie ten system no, nie został u nas wprowadzony i za to oczywiście będzie nas to bardzo dużo kosztować. Ja tylko widziałem w TVN24 reakcję Sawickiego, wtedy on akurat był odpowiedzialny za tego typu procedery, za tego typu właśnie wdrożenia, no stwierdził właściwie, że no, kara powinna być niższa, że to jeszcze może oni się wycofają z tej kary, tak myślę, że może tutaj pan były minister prognozuje, aczkolwiek nie ma takiej opcji, żeby Unia w jakiś sposób darowała nam cokolwiek. Oni potrzebują pieniędzy teraz na upadające gospodarki, także ja myślę, że możemy wliczyć tutaj to całe posunięcie do kolejnej porażki tego rządu, tym bardziej, że to będzie wszystko miało przełożenie na rolnictwo, które i tak już ledwo zipie. Mówiłem o tym zresztą w zeszłym tygodniu. Polscy rolnicy są sfrustrowani, ceny żywności rosną, tym samym ceny zboża spadają. Jest to oczywiście ewenement, no ale nikt nie chce ich słuchać, także konsekwencją i kulminacją tego wszystkiego będzie, podejrzewam, wrzesień, no bo jak nie wrzesień, to ja już nie wiem kiedy, ponieważ uważam, że sytuacja według mojej oceny, według oceny analityków, którymi ja się posługuję, jest dramatyczna i to, że media jeszcze nie oddają tego charakteru sytuacji, no to jest niestety, ale tylko i wyłącznie zasługą no, syjonistycznych mediów, które robią wszystko, żeby do samego końca trzymać ludzi w nieświadomości i bez zrozumienia sytuacji, w której się znajdują. Ja wrócę jeszcze oczywiście do propagandy, którą zacząłem ten program. Właśnie to pendolino słynne jest również dowodem na to, jak działa w Polsce tak zwany PR oraz jak kręci się naprawdę duże lody. Rząd nieudolnego Tuska i Komorowskiego to afera za aferą, a niedługo wypłynie na światło dzienne właśnie afera prawdopodobnie związana z pendolino. W Polsce pojawiły się te pociągi. Pociąg właśnie pierwszy, testowy, został przyholowany z fabryki koncernów Alstom we włoskim Savigliano, tak, przez lokomotywę towarową, ponieważ nie posiada jeszcze certyfikatów i zaświadczeń dopuszczających go do ruchu w Polsce. Może być tak, że nigdy nie dostanie tych zaświadczeń, w sumie jest to mało ważne, bo nie taka rola jest pisana temu zakupowi. Jest to typowy ruch propagandowy, dla Gierka podstawiano się na przykład najlepsze krowy, a dla Tuska ciągnie się pendolino starą lokomotywą. Także obawiam się, że zaraz na przykład dla prezydent Warszawy przyleci wahadłowiec z NASA, a w Polsce zdarza się, że Dreamliner wystartuje czasami, ale z pendolino to raczej będzie gorzej, bo
Powietrze to raczej mamy, ale z torami dla Pendolino to słabo. Z myśliwcami dla polskiego lotnictwa też było jakoś podobnie. No, czy naprawdę władza myśli, że ma do czynienia z idiotami? Tunele wzdłuż rzeki, myśliwce bez pilotów, lotniska bez samolotów i super szybka kolej bez infrastruktury. Minister Nowak i rząd polski zakupili od firmy Alstom 20 pociągów Pendolino. Okazuje się, że firma Alstom jest najbardziej skorumpowaną firmą na świecie. Zaangażowanie tej firmy w skandale korupcyjne jest na całym świecie bardzo znane. Firma ta wielokrotnie była oskarżana o przekupywanie polityków. Były nawet wyroki skazujące. Ten temat można rozwinąć dalej i ja bardzo chętnie to zrobię, ponieważ są tutaj takie trzy niepokojące elementy. Punkt pierwszy. W odróżnieniu do innych europejskich krajów, nasz rząd nie chciał włączenia polskich firm do budowy Pendolino, pomimo że posiadamy polskie firmy dysponujące technologią, która mogłaby coś takiego dla nas budować, to jednak cały kontrakt został oddany w ręce Alstomu. Punkt drugi, zarząd PKP dziwnie obsadzony rok temu szarymi technokratami ze stajni Balcerowicza, którzy nie podejmują oczywiście żadnej niezależnej decyzji. I trzeci punkt, kontrakt Pendolino nie jest elastyczny, co jest zadziwiające. W obliczu mniejszego niż przewidywane wcześniej finansowania unijnego kontrakt nie został zmodyfikowany, przede wszystkim nie został zmniejszony, a zamiast tego PKP po prostu zwiększyło zadłużenie bankowe pod ten projekt o astronomiczne 50%, czyli z 242 milionów euro na 342. To na pewno nie ma nic wspólnego z gospodarnością. Można oszacować, że przy tej wielkości kontraktów działka korupcyjna może wynieść około 3%, czyli 20 milionów euro. Zmniejszenie wartości kontraktu zmniejszyłoby oczywiście tą działkę, na co prawdopodobnie chłopaki sobie pozwolić nie mogli. Przykładowo w 2008 roku Ukraina chciała kupić 7 takich pociągów na Euro 2012, ale nie zdołała dopiąć tego finansowania. Minister Nowak z dziwnym uporem jakoś dał radę na 20 takich pociągów, czyli 3 razy więcej, także Ukraina ma populację porównywalną z Polską, ale ma większą powierzchnię, to też daje do myślenia. Faktem jest to oczywiście dobry pomysł, żeby pochwalić się w końcu czymś nowym, bo chyba o to tutaj chodzi. Ale prawdopodobnie lemingi to kupią, bo dużo ludzi tam przyszło, bo to we Wrocławiu można było ten pociąg sobie na żywo zobaczyć. Aczkolwiek ja sądzę, że wielu ludzi już doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że rząd produkuje właśnie sobie takie sztuczne sukcesy właśnie po to, żeby tą swoją reputację w miarę podtrzymać. Ja tak do podsumowania tej sytuacji w Polsce powiem tyle, że niedawno minęły 3 lata, 300 dni drugiej kadencji Tuska. Można z pewnością stwierdzić, że obecna kadencja niczym się nie różni od poprzedniej. Rząd nadal nie ma wizji, jest szalenie nieprofesjonalny, nie rozwiązuje żadnych problemów, prowadzi wyłącznie propagandę. Także ja określam to mianem demokracji ad hoc albo takiej stadionowej. Jest jednak jeszcze pewna różnica. Te nierozwiązane problemy coraz silniej dają o sobie znać, to widać w sondażach, to uderza w zwykłych ludzi, a oni moim zdaniem nareszcie zaczynają prawidłowo odczytywać sytuację w kraju i akurat to właśnie sondaże, mam nadzieję, potwierdzają. W swojej istocie na kolejne dni Tuska przynoszą to samo, moim zdaniem jest to nic innego jak zmarnowany czas, a wybory czy też jakakolwiek transformacja ustroju na jesień moim zdaniem jest bardzo prawdopodobna, ponieważ jak wielu różnych tak zwanych alternatywnych polityków stwierdza, że jeżeli coś nie uratuje tego narodu jeszcze w tym roku, to w przyszłym roku czeka nas katastrofa i to takie NWO, jakiego ludzie jeszcze nie widzieli. Podejrzewam, że będzie to właściwie chyba przykład dla świata w tej kolejności. Jeżeli powiedzmy Polacy się nie obudzą, oczywiście na czas, to ja myślę, że dalszy rozwój wypadków będzie wręcz takim szablonem do tego, co się ma dziać i co się już dzieje, a co się będzie działo w jeszcze większej skali w najbliższych latach. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja z niecierpliwością czekam na wrzesień. Przejdźmy teraz do sytuacji w Europie. Taka informacja prismplanet.pl. Deutsche Bank zagrożony bankructwem. Czy to prawda? Tego jeszcze nie wiem. Tego typu informacje są zawsze trudne do zweryfikowania, ale mówi się o tym, że Deutsche Bank jest drugim na świecie bankiem, który pod względem aktywów i on ma 2,83 biliona dolarów i właśnie bank, dosyć stary bank, zatrudnia na całym świecie prawie 100 tysięcy osób, gdzie widocznie jest ten problem, ponieważ można powiedzieć, że te największe megabanki, zwłaszcza niemieckie banki, które widocznie
sprawiają wrażenie takich mocnych i stabilnych, jednak mają problemy. A tu właśnie chodzi o to, że podobno większość zachodnich banków w pościgu za zyskiem zapomniał o kontroli tak zwanego ryzyka. Przez ostatnie kilka lat ekspozycja banku na derywatywy, czyli instrumenty pochodne, wzrosła do 73 bilionów dolarów i jest 26 razy większa niż aktywa tego banku. Nieznacznie zatem straty kapitału mogą szybko doprowadzić do problemów z płynnością i bankructwa. O co chodzi? Deutsche Bank był mocno zaangażowany w wykup obligacji bankrutujących krajów południa Europy. Wiele tych krajów, aby spełnić pewne wymogi nakładane przez Unię, próbowało ukryć swój realny dług i pakiety długu zamieniono zatem wtedy na tak zwane currency swaps, tak zwane swapy. Powiedzmy, że bank posiada obligacje greckie warte nominalnie 1 miliard euro. Rząd grecki jednak chciał je ukryć, aby wyglądać na mniej zadłużony niż był w rzeczywistości. W takiej sytuacji 1 miliard euro długu zamieniano na przykład na 1,3 miliarda tak zwanego currency swap, czyli zamiana takiej waluty, i zamiast bezwartościowego długu greckiego w dokumentach księgowych widniał niepozorny currency swap. Ekspozycja banku nie dotyczyła wyłącznie Grecji, lecz obejmowała praktycznie wszystkie kraje południa, także przez kilka lat ostrzegał o tym świętej pamięci Bob Chapman, autor fantastycznego newslettera oraz genialny prognostyk, lecz nikt go wtedy nie chciał słuchać. Także niezależnie od tego, jak zostanie rozwiązany problem Deutsche Banku, po raz kolejny mamy przykład na to, jak niestabilny jest obecny system finansowy, i o tym właściwie będziemy mówić również coraz więcej w programie Taki jest świat. Tam z Johnem Veto staramy się właśnie tłumaczyć pewne zależności pomiędzy bankami, megabankami, a tymi bankami córkami, jak to są one nazywane. Także Deutsche Bank jest również bankiem córką. Nie wlicza się go, można powiedzieć, w poczet tych największych gigantów, dlatego można powiedzieć, że będzie to oczywiście niespodzianka, jeżeli ten bank upadnie. Inny ciekawy dowód na to, że system ekonomiczny leci bardzo mocno w dół, żeby nie mówić wulgarnie na pysk, jest to, co dzieje się w Japonii. Jak widzicie, dług publiczny Japonii przekroczył 1 biliard jenów, w przeliczeniu na dolary amerykańskie to 10,5 biliona dolarów, to więcej niż suma długów publicznych Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Status najbardziej zadłużonej gospodarki na świecie będzie teraz wywierać jeszcze większą presję na japońskiego premiera Shinzo Abe, który rozważa wprowadzenie w życie planu podwojenia stawki podatku obrotowego. Zdaniem ekonomistów taki ruch może być jednym ratunkiem dla tonącej gospodarki. Agencja ratingowa Moody's ostrzega wczoraj, że pogarszający się stan japońskich finansów podważy wiarygodność obligacji kraju kwitnącej wiśni. Także dług Japonii już teraz dwukrotnie przewyższa wielkość całej gospodarki, a do końca 2014 roku ma sięgnąć 230%. Jak długo można dmuchać tą bańkę, to ja nie wiem. Niektórzy alterekonomiści twierdzą, że w zasadzie produkcja pieniądza może trwać w nieskończoność, że jakby zadłużenia tych państw tak naprawdę w systemie obrotu papierowym pieniądzem, czy też pieniądzem jako informacją, w zasadzie można przeciągać w nieskończoność, ale wydaje mi się, że jednak nie jest to możliwe. Bynajmniej nie zostanie to bez jakiegoś efektu, który będzie miał przełożenie na inne państwa. No ale mamy tutaj znowuż ciekawe, można powiedzieć, informacje w tym temacie dla wszystkich sceptyków, dla wszystkich, którzy uważają, że system ekonomiczny jest ok, że w żaden sposób nie jest on zagrożony jakimś kolapsem, czy też jakimś większym problemem. No, myślę, że ten argument posłuży chociażby za całkiem konkretne wprowadzenie do sytuacji, ponieważ z mojej perspektywy sytuacja ekonomiczna świata będzie się pogarszać teraz coraz bardziej i tego typu informacje, jak na przykład to, co widzimy w Japonii, będą niedługo również pojawiały się w innych częściach świata, ponieważ system ekonomiczny wchodzi w kulminacyjną fazę, a więc takiego przyspieszonego, można powiedzieć, wypompowywania pieniędzy z tych właśnie zadłużonych państw i tym samym przejmowania ich gospodarek w postaci zadośćuczynienia za długi. Także dług publiczny przekroczył biliard jenów. Niesamowite pieniądze. Przejdźmy do polityki. To, co przyciągnęło moją uwagę również w tym tygodniu, to jest to, co się zadziało 7 sierpnia. Libańskie wojsko poinformowało, że izraelski patrol przekroczył wyznaczoną przez ONZ linię demarkacyjną, tak to jest nazwane, w pobliżu miasta El Labuneh. Nie wiem, jak to wymówić. W każdym razie 10-osobowy oddział izraelski wycofał się po eksplozji miny, w której rannych zostało 4 żołnierzy.
Zaistnienie incydentu potwierdzili przedstawiciele Izraela. Inspektorzy ONZ przeprowadzili dochodzenie w tej sprawie i potępili stronę izraelską za wkroczenie na libańskie terytorium. W piątek Bejrut oznajmił, że złoży na forum ONZ oficjalną skargę na postępowanie Izraela. Jak można to skomentować? Chodzi tutaj właściwie o to, co w Libanie robi Hezbollah, ponieważ Hezbollah jest bojówką, która jawnie sprzeciwia się syjonistom. Hezbollah jest ściśle wspiera Syrię i w zasadzie jest taką komórką według syjonistów terrorystyczną, która stanowi zagrożenie dla nowego porządku świata. I być może to zdarzenie, które właściwie ja już prognozowałem wcześniej, ponieważ niedawno jeszcze w tamtym czasie obecny prezydent Iranu Ahmadinejad powiedział, że jeżeli również Izrael dojdzie do takiego punktu, w którym przekroczy granicę Libanu, to w tym momencie Iran również w jakiś sposób zareaguje. Nie zareagował. To mnie właściwie zaskoczyło, że być może to chodziło właśnie o prowokację i być może dobrze, że powiedzmy nic tam się nie stało, aczkolwiek jest to ściśle powiązane nadal wszystko z tym, co chcą zrobić Amerykanie i Izrael w Syrii. Można powiedzieć, że chodzi tutaj o stworzenie warunków pod uderzenie na Syrię, na Iran, ponieważ jak doskonale wiecie, Hezbollah jest jako organizacja finansowana przez właśnie przez Syrię, jest finansowana przez Iran i jest to taka niby jawna opozycja wobec NWO. Swoją drogą chciałem tu się z wami podzielić taką moją drobną refleksją w tym temacie, ponieważ w ostatnim czasie wpadło mi co nieco informacji właśnie na temat roli Iranu w tym całym, można powiedzieć, w tej całej transformacji nowego porządku świata. Miałem przez długi okres czasu wrażenie, że jednak Iran jest taką realną opozycją do NWO. Miałem wrażenie, że w pewnym sensie, mimo że jest to islamski naród i właściwie Syria, chociaż Syrii powiem szczerze, nie jestem jeszcze do końca pewien, jak to tam wygląda, ale mam jakby coraz więcej podejrzeń co do prawdziwości tego konfliktu. Wydaje mi się, że jest to częścią całego planu. Także gdyby naprawdę miała ta wojna mieć miejsce, tak jak na przykład można powiedzieć w sytuacji, jaka miała miejsce w Libii, kiedy rzeczywiście Kaddafi stał się z dnia na dzień bardzo niewygodny i cały proces, można powiedzieć, pacyfikacji jego rządu i eliminacji samego Kaddafiego był bardzo, bardzo szybki w porównaniu do tego, co się dzieje wokół Iranu już od ponad 2 lat, tak samo, chociaż Iran to już dłużej, ale chociaż wokół Syrii, przecież wokół Syrii to 2 lata i nadal nie mogą tam wejść Amerykanie. Także to się wszystko zaczyna robić podejrzane i ja będę starał się teraz może w tym kontekście komentować bardziej to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Zaczynam po prostu dostrzegać pewne takie luki w tym całym systemie i jak powiedziałem, przestaję wierzyć w to, że Iran jest realną opozycją NWO, wprost przeciwnie, wydaje mi się, że jakby to nie wyglądało, niezależnie od tego, co Iran będzie mówił na temat Izraela, jakakolwiek retoryka się nie pojawi, to moim zdaniem jest to wszystko częścią przedstawienia i być może tak należy to interpretować. Przejdę sobie dalej. Kolejny temat, tak, Bill Gates znany oczywiście wszystkim jako architekt, jako twórca Windowsa, ale też robi inne ciekawe rzeczy ostatnio. Ja pamiętam, obserwując jego karierę i też te jego pierwsze zetknięcie się z masonami i te jego wspaniałe pomysły na głód czy też choroby w Afryce, już wtedy były dla mnie podejrzane, no a tu pojawia się kolejna ciekawa rewelacja naszego informatyka, który no, zamierza sponsorować technologię sterylizacji za pomocą ultradźwięków. Dowiadujemy się z zmian na Ziemi o tym, jak to specjaliści eksperymentowali na szczurach laboratoryjnych i odkryli, że 2 15-minutowe dawki ultradźwięków znacznie zmniejszą ilość i integralność plemników. W 2 dni po ekspozycji u szczurów liczba plemników spada poniżej wartości 10 milionów na milimetr, co jest 5 milionów razy mniej niż poziom normalny. Poza tym stan ten utrzymał się przez ponad 6 miesięcy. Oficjalnie technologia opracowana jest dla celów antykoncepcyjnych, a nie do sterylizacji, jednak dr James Tsuruta,
który kierował badaniami, powiedział dziennikarzom, że nie było jasne, czy długotrwałe upośledzenie zdolności do poczęcia to efekt działania tej metody i potrzebne są dalsze badania, aby określić, czy wielokrotne stosowanie ultradźwięków powoduje nieodwracalne uszkodzenie. Ultradźwięki. Słuchajcie, takie urządzenie można zamontować we wszystkim. Ja bym się nawet nie zdziwił, gdyby monitory, laptopy tego typu czy telefony już dysponowały taką technologią. I w zasadzie te rewelacje byłyby niczym innym, jak tylko oswojeniem społeczeństwa z tego typu wynalazkami. Jak dobrze wiecie, NWO wszelkimi możliwymi sposobami chce dokonać depopulacji na Ziemi i być może to jest kolejny objaw właśnie tego chorego planu. Także Bill Gates po ostatnich rewelacjach ze szczepionkami, czy też innymi wynalazkami, które jak najbardziej wpisują się w agendę NWO, tym razem wymyślił sobie nowy program, nowe dzieło, które w zasadzie miało być finansowane przez niego. No, żenujące. Mam nadzieję, że jednak nie zostanie to w żaden sposób zastosowane, bo ja myślę, że skala, w jakiej można by to było robić w sposób niejawny, byłaby wręcz no, gigantyczna. Spróbujcie sobie wyobrazić, gdyby takie rzeczy zaczęto montować potajemnie w naszych domowych urządzeniach elektrycznych, czy też urządzeniach, których korzystamy na co dzień. No, mielibyśmy naprawdę jedną wielką dziurę demograficzną bardzo szybko. Także przechodzę dalej. Kolejny temat, który muszę skomentować, ponieważ dzieje się coś dziwnego w ogóle w mediach. Ja o tym mówiłem tydzień temu i tym razem znowu, a takich artykułów w mainstreamowych mediach udało mi się znaleźć w tym tygodniu aż 3. Mówi się coraz wyraźniej i coraz głośniej na temat pandemii. I to już nie są, można powiedzieć, takie ciekawostki na zasadzie zainteresowania nas tematem, bo ja z tych mainstreamowych informacji raczej wnioskuję, że zaczyna ludzi oswajać się z zagrożeniem właśnie tego typu, mówiąc ludziom, że jest to wręcz normalne. I tak tutaj, jak poprzednio mówiłem o ospie, tak, mówiono o tym, że jest to zagrożenie na miarę nawet XXI wieku, tak tutaj mówi się o kolejnej odmianie H7N9, czy też H9N7, jak zwał, to i tak znaczenia nie ma dla ludzi. W każdym bądź razie mówiło się o tym też, że tym wirusem można zarazić się jedynie w konsekwencji kontaktu z chorymi ptakami, ale ostatnie wydarzenia dotychczasowe no, trochę zmieniają pogląd na tą sprawę. Zaczyna się po prostu mówić wprost o tym, że ta choroba wyewoluowała i że właśnie choroby mają tą tendencję do ewolucji. I być może dla tych ludzi, którzy co nieco wiedzą i siedzą w tych tematach, nie będzie to oczywiście odkryciem, że Amerykanie czy też NWO już od dawna eksperymentuje z tego typu wirusami i w zasadzie wszystkie ich odmiany, można powiedzieć, to jest nic innego jak biologiczna modyfikacja tych wirusów właśnie po to, żeby one mogły być zastosowane właśnie w przyszłości w celach, moim zdaniem, ograniczenia przede wszystkim swobód, bo czy taki wirus jest w stanie rzeczywiście uśmiercić miliony, to ja nie wiem, ale na pewno jest w stanie sparaliżować konkretnie gospodarki wielu państw, bo to się oczywiście wszystko wiąże z kwarantanną, z pewnymi restrykcjami, obostrzeniami bezpieczeństwa i tak dalej. Ale to, co właśnie przyciąga moją uwagę od dawna, to jest tego typu retoryka w tych artykułach, gdzie oswaja się ludzi z tym zagrożeniem, które niekoniecznie musi być zagrożeniem, ale ja to wszystko oczywiście podczepiam pod plan depopulacji i czy to będą mikrodźwięki, czy to będzie jakaś zabójcza pandemia, czy jeszcze coś innego. Także w mediach, moim zdaniem, kreuje się już od dłuższego czasu taka pandemia strachu tak naprawdę. Oni chcą nas chyba troszeczkę dodatkowo jeszcze ograniczyć, jeżeli chodzi właśnie o zrozumienie tych spraw, ponieważ media mainstreamowe mają to do siebie, że jak najbardziej programują nam już gotowe reakcje na tego typu zagrożenia, a tutaj właśnie w tym artykule i wielu innych podobnych mówi się o tym, że to jest po prostu zwykłe i normalne, więc no, nie dajcie się zrobić w konia, to uważam są jasne wskazówki co do przyszłości i w którą stronę generalnie będzie to wszystko szło. No nie dla wszystkich oczywiście,
Tego typu informacje są odbierane, można powiedzieć, tak dwubiegunowo, tak jak przynajmniej ja to interpretuję, no ale myślę, że wielu z Was w innych również artykułach dostrzeże pewnego rodzaju próbę programowania nam strachu przed czymś, co nadchodzi. Tu nawet nie chodzi o to, czy to pandemia, czy cokolwiek, po prostu programowanie strachu przed nieznanym. Zamiast tłumaczenia tego, to po prostu nasilanie właśnie tych takich nastrojów, które właściwie objawiają się tym, że ludzie generalnie nie interesują się tym, uciekają od tego, bo to po prostu jest straszne, tak? A już się nie będę rozwodził nad tym, jak działa strach, skąd się bierze i jakie to mechanizmy umysłu są. To sobie myślę kiedyś indziej powiemy. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która zainteresowała mnie w tym tygodniu. NSA przekształca internet w totalny system szpiegowski. Jest to oczywiście dalsze losy, są to dalsze losy tego, co ujawnił Snowden. No, tym razem według New York Timesa NSA bez nakazu sądowego przeszukuje zawartość praktycznie każdego e-maila, który przychodzi do lub wychodzi z Ameryki, aby realizować to zadziwiające naruszenie prawa do prywatności Amerykanów. NSA robi kopię prawie każdego międzynarodowego maila, następnie przeszukuje sklonowane dane, zachowując wszystkie wiadomości e-mail zawierające określone kluczowe słowa i usuwa resztę. Wszystko odbywa się w ciągu kilku sekund. Także były szef NSA mówi, że rząd będzie kontynuował program nielegalnego śledzenia i że obywatele powinni się do tego przyzwyczaić. Także mnie po prostu wbiło w ziemię to, jak to zostało skomentowane, bo no, nie sądzę, żeby jednak ludziom świadomym tego typu proceder w jakiś sposób nie przeszkadzał, aczkolwiek zauważcie, że oni są już do tego stopnia, można powiedzieć, perfidni, że już nawet nie obawiają się wmawiać ludziom tego, że tego typu działania są normalne i można się do tego przyzwyczaić. Także oswajają nas z kontrolą, oswajają nas z różnymi dewiacjami, oswajają nas z zafałszowaną historią, oswajają nas z zagrożeniami, które sami produkują, oswajają nas również z systemem ekonomicznym, który waląc się, no, wbrew pozorom, szkodzi nam coraz bardziej, ale te wszystkie rzeczy przez media są tłumaczone nam wręcz jak debilom, bo oni inaczej tłumaczyć nam tego nie mogą, gdyż po prostu musieliby ujawnić wiele z tych rzeczy, o których wiedzą, a mam tu na myśli oczywiście przyszłość. Także skoro tego typu retoryka pojawia się w mediach z ust, powiedzmy, urzędnika państwowego teraz, to pomyślcie sobie, jakie oni jeszcze rzeczy mają dla nas w przyszłości i też spróbujcie sobie wyobrazić, jak oni mogą to w przyszłości również komentować. Także szczyt bezczelności i też to, jak ludzie na to reagują, bo oczywiście ja nie widzę większego, można powiedzieć, zdenerwowania po tej całej sytuacji ze Snowdenem. Zauważcie, że on zaczyna przypominać co nieco całą historię, jaką odegrał w tym całym przekręcie, można powiedzieć, informacyjnym również Assange, czyli domniemany informator, twórca WikiLeaks. Przecież tu jest moim zdaniem sytuacja wręcz identyczna. Żonglują sobie jakimś gościem, który mówi o pewnych rzeczach, które tak naprawdę nic nie zmieniają, a jedynie oswajają ludzi z pewnymi rzeczami, które są po prostu wdrażane. I tak samo jak Snowden, tak samo WikiLeaks, ja to pakuję do jednego worka, czy to jest manipulacja, czy też nie. Moim zdaniem metoda i działanie i też konsekwencje, jakie wywołują ujawnienie tych informacji, nie zmieniają niczego. Tu się nic naprawdę nie dzieje w tym temacie. Tu się po prostu informuje ludzi o fakcie dokonanym. I to wszystko. I też to, co się w Unii dzieje, związane wszystko to, co z tym, co Snowden ujawnił, absolutnie nie ma żadnego podłoża militarnego, bo tak to się powinno logicznie zakończyć. Powinno się w jakiś sposób obostrzyć te przepisy, w jakiś sposób tą sprawę globalnie poruszyć, a co się dzieje? Nic się nie dzieje. I ja dlatego patrzę właśnie na Snowdena w taki, a nie inny sposób, także oswajają nas z tym, że szpiegostwo rządu jest wręcz normalne. Na koniec temat nieco długi, spróbuję go omówić bardzo szybko. Artykuł wyciągnąłem ze strony alexjones.pl, jest w zasadzie
taki trochę szerszy temat. Ja wybrałem sobie tylko co nieco fragmentów, żeby jakby zobrazować to, do czego to wszystko dalej zmierza. Myślę, że na finał jest to całkiem mocny przekaz. Jest to raport opublikowany na stronach NASA. No jest tutaj właśnie taki komentarz, taki cytat wyszczególniony. Ludzie są zbyt powolni fizycznie i umysłowo, wymagają ogromnego łańcucha dostaw. Oczywiście takich tematów, takich cytatów mam tutaj więcej, ale o co chodzi? Mam tutaj prezentację PowerPointa autorstwa Denisa Bushnella, głównego naukowca NASA w Centrum Langley. Został on zaprezentowany podobno w 2001 roku, kilka miesięcy przed 11 września. Prezentacja jest oparta na istniejących danych, trendach, analizach, technologiach. Żadnej magii, a główna przesłanka tego dokumentu dotyczy robotów, cyborgów i oczywiście ludzi. O co tutaj chodzi? Jest to taki szereg różnego rodzaju artykułów, w zasadzie to można powiedzieć, to są punkty, i można powiedzieć, że to jest coś na zasadzie wizji przyszłości. I tak na przykład na stronie 93 znalazła się taka informacja: porywanie, torturowanie Amerykanów w porze największej oglądalności. Takie o, można powiedzieć, procesy stosuje się na nas i to jest właściwie niewiarygodne. Mamy oczywiście przykład tego Guantanamo, czy też wiele takich innych akcji służb specjalnych, gdzie po prostu znikają ludzie. Zresztą w Polsce też to jest bardzo popularne ostatnio. Albo potem coś takiego, ataki terrorystyczne na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych przy pomocy binarnej broni biologicznej, czy też wyłączenia kluczowej infrastruktury. Ja ostatnio obejrzałem dwa ciekawe filmy na temat inwazji terrorystów na Biały Dom. Jeden właśnie jest też w kinach teraz. Bardzo schematyczne filmy. To co ciekawe, dwa identyczne filmy praktycznie z podobnymi scenariuszami, które ukazują się w tym samym czasie, które pokazują jakiś duży zamach terrorystyczny na Biały Dom. Także ja to traktuję jako, powiedzmy, też taką zapowiedź, bowiem doskonale wiem, że to, co masoni chcą zrobić, to, co struktury NWO w zasadzie wdrażają, często jest pokazywane na filmach dużo wcześniej, a ludzie to traktują jako science fiction po prostu, a tu się okazuje, że to się wszystko naprawdę dzieje, także tak jak byłem, powiedzmy, pod wrażeniem trochę filmu World War Z, gdzie dużo mówiono właśnie o tych sprawach wirusowych, tych klimatach zombie, tak te wszystkie rzeczy, które teraz pojawiają się w kinach, można powiedzieć, mają trochę głębi dla tych, którzy znają plany NWO, i też tak samo ten raport to potwierdza. I mam tutaj inne informacje, na przykład eksploatacja syndromu CNN, czyli CNN to oczywiście sieć mediów informacyjnych, maszyna do propagandy założona przez CIA, także to nam chcą zrobić, czyli widzicie, że dawno, dawno temu, można powiedzieć, prognozowano zastosowanie takich metod właśnie w celach jeszcze większej kontroli społeczeństwa, i to jest opisane dużo szerzej właśnie w tym raporcie NASA. Ja Wam polecam cały ten artykuł, bo można tak naprawdę przeczytać go po angielsku. Są tam też ciekawe diagramy, to naprawdę nie wymaga ciężkiego angielskiego. I co jeszcze planują? No to jest dobre pytanie, bo według niektórych informacji posiadają oni też metody daleko wykraczające poza wszystko, co dostępne dla nas. Można powiedzieć, że jest wiele takich technik, które oczywiście są przedstawiane po dużym opóźnieniu jako jakieś niewiarygodne odkrycie, a doskonale chyba zdajecie sobie sprawę z tego, że jeżeli ktoś kontroluje, czy też tworzy nam ten Matrix i ma wpływ na całą technologię, na wiedzę, jaka tutaj na Ziemi powstaje, to jednocześnie ma do niej dostęp pierwszy. Także ja jestem święcie przekonany, że NWO posiada technologię wykraczającą daleko poza, można powiedzieć, taki ewolucyjny rozwój tej cywilizacji. Także ja bym się naprawdę nie zdziwił, gdyby z dnia na dzień naprawdę ludzie zaczęli słyszeć głosy w głowach, czy też robić jakieś inne rzeczy stymulowane poprzez jakąś nieznaną dotąd technologię.
Także dla wszystkich, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, co się święci, powiem tyle. Oni nie mają wyboru i oni muszą wygrać. Bynajmniej oni tego jak najbardziej chcą, gdyż jeśli nie wygrają, to nie przetrwają. Także musicie mieć świadomość tego, że jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli NWO rzeczywiście w większej tam grupie zda sobie sprawę, że coś nie gra i coś idzie nie według planu, no to to może wywołać wręcz jakąś panikę, jakąś taką panikę w ich szeregach, a co będzie miało oczywiście przełożenia na zastosowanie tego typu rzeczy właśnie po to, żeby tą może równowagę, czy też ten ich plan w jakiś sposób wzmocnić. Także tego typu raporty i co dziwi właśnie, że to jest raport wydany przez NASA. Oczywiście dla wszystkich, którzy być może jeszcze nie wiedzą, NASA jest organizacją nazistowską, która powstała przed II wojną światową, podobno nawet, i jest to po prostu rzesza naukowców, którzy zostali ściągnięci głównie z Niemiec i innych krajów podczas II wojny światowej. I też podobno dużo wcześniej, także informacje stamtąd płynące też należy troszeczkę brać z przymrużeniem oka, zwłaszcza wszystko, co jest związane z istotami pozaziemskimi, gdyż NASA ma dostęp do tych wszystkich największych teleskopów, oni doskonale wiedzą, co się w kosmosie dzieje, oni odpowiadają głównie za tuszowanie całej sprawy z cywilizacjami pozaziemskimi i również oni mają naprawdę nieograniczone wręcz zasoby finansowe do realizacji tak zwanych czarnych projektów, o których no, większość ludzi oczywiście nie wie. I są to właśnie te technologie kosmiczne. Także ja uważam, że tego typu informacje, jakie tutaj pojawiły się na stronach NASA, warto wziąć pod uwagę oczywiście, ale też z dużą rezerwą brać to, co oni w zasadzie mówią do nas z perspektywy takiej ochrony nas, tak? Także ja bym im tam nie wierzył zbyt głęboko, aczkolwiek przyglądał się temu, co oni robią, zwłaszcza teraz po takim raporcie, gdzie jasno widać, że NASA jest również częścią NWO i oni również mają za zadanie realizację tego planu globalistów i myślę, że być może to wielu ludzi również obudzi. Zresztą ja wam powiem od siebie tyle. Moim zdaniem w najbliższym czasie wydarzenia już sporo ludzi obudzą. Będziemy czuć się lepiej, ponieważ większość ludzi zacznie zauważać to, co my widzimy już od wielu lat. Tego się już nie da dłużej ukrywać i każdy w zasadzie taki grubszy przekręt, czy to w naszym kraju, czy to na świecie, będzie już naprawdę ludziom dawał do myślenia. Może na świecie ten rok jeszcze będzie przebiegał pod takim, można powiedzieć, jałowym biegiem, ale ja wierzę w to, że w Polsce w tym roku i w przyszłości, w zasadzie mam na myśli w przyszłym roku, jakby ludzie już zobaczą to. Zobaczą to, co my widzimy od dawna, to w jakim kierunku to zmierza i to też spowoduje, że być może ten temat jak i w Polsce, jak i na świecie będzie, no, można powiedzieć, taki bardziej powszechny, tak, że już NWO jako słowo kluczowe nie będzie paraliżować nikomu mózgu, tylko po prostu będzie to taki element, który zacznie ludzi w końcu jednoczyć, bo te rzeczy przestają być po prostu zabawne. Ja też szykuję się, żeby zrobić wam osobny program o rewelacjach z obozu FEMA w Ameryce. Zbieram sobie po prostu te wszystkie rzeczy tak w całość, także ja myślę, że ten program również będzie jasno ludziom pokazywał, że szykuje nam się Holokaust, dosłownie, i jeżeli ludzie się jakby nie oswoją z tym i nie będą w stanie tego zrozumieć, to bynajmniej tam w Ameryce, tak, gdzie te rzeczy dosłownie robi się, buduje się ludziom pod nosem, prawda? I ja myślę, że dzięki temu być może ludzie też troszkę znajdą wyobraźni więcej i będą w stanie w jakiś sposób ustosunkować się do tego. Ja oczywiście nie namawiam nikogo do wychodzenia na ulicę, bo to jest nie to rozwiązanie, które należałoby może wprowadzać. Są może inni, którzy muszą to zrobić, aczkolwiek ja jestem jak najdalej od prowokowania kogokolwiek do czegokolwiek. Aczkolwiek jedyne, do czego ja was prowokuję, to bynajmniej do myślenia. Taki jest mój cel. Ja w tym bajzlu, odnajdując się, mogę posługiwać się wyłącznie mikrofonem i mówić do was i w tym celu, żebyście wy mówili o tym do innych. I z taką może refleksją was dzisiaj zostawię, że idą lepsze czasy. Lepsze dlatego, ponieważ ucisk będzie już tak zauważalny, że jednak ludzie w końcu przestaną marginalizować to, co robimy, to, o czym mówimy, to, czym jesteśmy.
Także myślę, że im sytuacja na świecie bardziej się komplikować będzie, tym wbrew pozorom my, jako istoty świadome, świadome tych zagrożeń, będziemy coraz lepiej się czuli właśnie z tym, co widzimy, no bo w końcu będzie to docierać też do innych ludzi, którzy są nam bliscy i być może takim właśnie przełomem będzie wrzesień, na który ja wręcz liczę dla dobra naszego wspólnego. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby coś się w tej polityce zmieniło, chociaż na chwilę, tak? Żeby powstał jakiś rząd przejściowy, który będzie w stanie ogarnąć ten bajzel do jakiegoś poziomu. No ale jak to będzie w tej polityce, jest oczywiście trudno powiedzieć, ale ja myślę, że na bieżąco, jak wydarzenia nabiorą tempa, będę komentował Wam wszystko i zobaczymy, jak to wszystko będzie się klarować. Także w tym programie to już jest wszystko. Zapraszam za tydzień we wtorek. Zachęcam do odwiedzania naszej grupy facebookowej Wolna Ludzkość. Tam różne tego typu informacje to po prostu jest codzienność. My tym kalibrem posługujemy się na co dzień. Także pozdrawiam Was wszystkich wakacyjnie i życzę Wam wytrwałości w nadchodzących tygodniach. Do usłyszenia za tydzień i polecajcie mój program znajomym.